Jeżeli się za nami stęskniliście, no to muszę wam powiedzieć, że my za wami też powracamy ze 131 odcinkiem podcastu Inna Kultura, a w nim rozmawiamy m.in. o trzech produkcjach Netflixa: Kobieta w oknie, Primetime i Miczalowiek Kontra Maszyny. Posłuchajcie! Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w 131. odcinku podcastu Inna kultura. Znowu po delikatnej przerwie, tak wiem, ale już wróciliśmy, jesteśmy cali, zdrowi i mamy dla Was trochę, chciałbym powiedzieć, nowości, a dla niektórych tu takie nowości nie będą. Nieważne, jest ze mną Julia. Cześć, Julio. Cześć, cześć, witam wszystkich. No i tradycyjnie, Michał, cześć. Cześć, dzień dobry, witaj, Janie. Ach, to dziękuję Ci za to powitanie. Co prawda, już wcześniej przed, przed włączeniem nagrania, że tak sobie siedzieliśmy, siedzieliśmy, siedzieliśmy i. Julia, powiem Ci, że już z Michałem uskuteczniliśmy wszystkie możliwe formy Smalltalku. <śmuletra> 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 tak, czy tak można było się poczuć trochę, że przyjechałeś do, do, rodzin, do rodziny na imieniny i tak, no, co tam krzysił u ciebie, jak w szkole? A pogoda ładna dzisiaj. Eee. Tak. U no, was leje? Miało, miało padać, no, no. no. Żniwa, no, tak jest. Nie, faj, fajnie Was słyszeć, fajnie. No, nie słyszeliśmy się chwilę, ale, no, ale już na szczęście będziemy wracać do tego nagrywania, co mnie niezwykle cieszy. Mam nadzieję, że Was też. Ja jestem zaskoczony, że jest 131, bo już tak była długa przerwa, że zapomniałem, że aż tyle odcinków nagraliśmy w międzyczasie. A, widzisz. Także good for us. Ładnie, ładnie. Aha, pies mi się mhm. odezwał, więc Też się ucieszył. Tak, bardzo się ucieszył. Ona mhm. tak szczeka jak sąsiadka, w sensie psa, psia sąsiadka z góry schodzi i zaczyna ją wkurzać, bo zatrzymuje się u nas pod drzwiami i ją zaczepia. Mhm. Więc nie tylko ludzie mają wkurzających sąsiadów. Dobra, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać przede wszystkim o trzech produkcjach, które są dostępne na Netflixie. Jednym z nich będzie film, który dopiero niedawno się pojawił, czyli Kobieta w oknie. W polski film Prime Time, który co prawda na Netflixie zawitał już parę tygodni temu, no ale tak jak, jak można było się domyślić, skoro nie nagrywaliśmy, to nie mieliśmy kiedy o nim porozmawiać. Oraz animacja też, która niedawno się w tym serwisie pojawiła, czyli Michelowie kontra maszyny. Woo! Yeah! Jezus Maria! Entuzjazm. Będzie o dobrym filmie. Oczywiście się widzę, że głośno tutaj wykrzyknąłem. O, jezus. O. No, troszkę. Pokazało mi na tym takim. Ojej, przepraszam. Nie i tak, tak to jest. No bo ja już zapomniałem, jak to jest się nagrywać tutaj i rozmawiać w kuczej na słuchaweczkach. A poza tym, o czym wspomniałem, będziemy też pewnie polecać jakieś inne rzeczy, o których nie będziemy jakoś nie wiadomo, jak długo rozmawiać, ale z racji tego, że była ta przerwa, no to każdy z nas tam parę jakichś produkcji, pewnie miał okazję obejrzeć, o których chciałby po prostu wspomnieć, że na przykład warto sobie obejrzeć. Jeżeli pozwolicie, to, to ja zacznę. Go ponieważ ja ostatnio stwierdziłem, że chciałbym zobaczyć coś, co jest dostępne na, na platformie Kanal Plus i między innymi miałem taki, taką ochotę, żeby obejrzeć nowy serial Klangor, w którym gra Arkadiusz Jakubików rolę, no między, między innymi. Tam jeszcze jest Maja Ostaszewska, Aleksandra Popławska, więc Wojciech Mecwaldowski, no a same, same nazwiska, które możecie oglądać w prawie że co drugim polskim serialu. W ogóle takie jest zabawne, bo parę polskich serialów ostatnio obejrzeliśmy z żoną i w, chyba w każdym był Arkadiusz Jakubik. W trzech, trzech czy czterech serialach był Arkadiusz Jakubik i to nie tak, że po prostu się pojawiał gdzieś na tym ekranie, tylko on grał jedną z głównych ról, e, bo też oglądaliśmy Króla na przykład, który był pod koniec zeszłego roku. No ale Klangor to nowy serial, powiedziałbym, że kryminalny, który opowiada o tym, iż główny bohater, który jest psychologiem w zakładzie karnym, jego córka zaginęła i on postanawia sam ją odszukać, ponieważ no policja tam nie ma żadnych tropów, policja uważa, że ona nie żyje, on, on uważa, że to nieprawda i zaczyna jej szukać. I muszę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa produkcja. Nie dość, że sama fabuła jest, jest dosyć ciekawa, to również jest ten serial dobrze zrealizowany, i choć jest jeden taki mankament polskich produkcji z ostatnich lat, czyli jest sporo ujęć z drona, bo Polska 10 lat po reszcie świata zorientowała się, że można zdjęcia dronem kręcić, to muszę, muszę przyznać, że byłem w bardzo, ale to bardzo wielkim szoku, że można oglądać polską produkcję bez polskich napisów. Wow! <noise> no. Naprawdę można było zrozumieć, co bohaterowie do nas mówią, i, i to mówię tak pół żartem, pół serią. Ale faktycznie, dźwiękowo, ten film jest dobrze zrealizowany. Jest w ogóle fenomenalna muzyka w tym, w tym serialu. Więc, jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto sobie ten kanal plus wykupić, teraz chyba jest promocja i pierwszy miesiąc jest za połowę ceny, to polecam bo tam jest ogólnie sporo, sporo ciekawych produkcji, bo też dużo dokumentów jest. Ja obejrzałem między innymi dokument o Quentinie Tarantino. Równie, również go gorąco polecam. On był chyba na zeszłorocznym... Millennium mi... Against Gravity. Tak, tak, tak. Millennium tak. Docs Against Gravity. Tak, on, on tam był. Ja go chciałem wtedy obejrzeć, ale, ale mi się nie udało i... I fajnie, że teraz można, można go było nadrobić. A dodatkowo, jeszcze tak bardzo na szybko, widziałem film Bez Skrupułów z Michaelem B. Jordanem, który jest dostępny na Amazon Prime. To jest adaptacja książki Toma Clancy'ego. Tu mogę tak trochę polecić, trochę nie, ponieważ Michael B. Jordan tutaj jest naprawdę, naprawdę dobry, jeśli chodzi o taką rolę typowego akcyjniaka. I dobrze się go ogląda. Zresztą ostatnio sobie też na przykład creda odświeżałem, i ogólnie Michael P. Jordan to jest jeden z takich moich ulubionych aktorów tego młodszego pokolenia. I, ale no, sam film jednak no, nie trzyma tak bardzo w napięciu, jakbym tego oczekiwał. Mimo wszystko, na no, takie niedzielne popołudnie, jeżeli po prostu chce się coś włączyć, żeby sobie coś leciało, ale jednocześnie można nie wiem, przeglądać sobie Twittera w międzyczasie, to to, to jest taki film. Yy, więc, więc, jeżeli ktoś się zastanawiał, po prostu, czy, czy sobie to obejrzeć, to powiem, że nie jest okej, okay, ale, ale nie spodziewajcie się nie wiadomo czego, bo niestety trochę scenariuszowo to tam siadło. Chociaż, tak jak mówię, Michael B. Jordan jak najbardziej na plus. Yy, I ostatnia rzecz, bardzo szybko. Drugi sezon Miłość, Śmierci, Roboty pojawił się ostatnio na Netflixie, czyli taka antologia animacji yy, opowiadająca mi o tych motywach, które są w tytule. Jeżeli komuś się podobał pierwszy sezon, który tam był chyba z dwa lata temu, to drugi również powinien mu przypaść do gustu, bo przede wszystkim realizacyjnie, to jest naprawdę są takie momenty w tych animacjach, że ciężko jest odróżnić, czy to faktycznie jest coś zrobione w komputerze, czy, czy są zdjęcia z prawdziwymi aktorami. Są dwa, albo może nawet trzy naprawdę mocne odcinki z tych bodajże ośmiu, one są dosyć krótkie, po jakieś tam od 10 do, do 20 minut i takie dwa albo trzy odcinki są naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobre według mnie, więc też gorąco polecam, obejrzenie całości zajmie wam jakąś tam godzinkę z małą haczkiem, więc, więc jeżeli się zastanawialiście, to, to ode mnie macie polecajkę na ten temat. Wybornie. A wy coś chcecie takiego drobniejszego albo się jakoś odnieść? Ja nie widziałam żadnej z tych rzeczy i szczerze mówiąc, nie widziałam też za bardzo nic, co mogłabym polecić, albo. albo, albo odradzić. Albo, albo odradzić. Mogę, wam, mogę tylko powiedzieć, że z tego co pamiętam, jutro na Festiwalu Pięciu Smaków zaczyna się, znaczy na VOD Festiwalu Pięciu Smaków zaczyna się retrospektywa Siona Sono. Jednego z takich reżyserów, których ja mam w serduszku, więc jeśli ktoś akurat e, by chciał coś fajnego odjazdowego obejrzeć, to tam będzie na przykład dostępna genialna Miłość Obnażona, czy na przykład Coldfish. Ja też wszystkich tych filmów nie widziałam, także też będę oglądać, ale no te filmy już mogę, już mogę polecić. Uwielbiam, uwielbiam te kontrasty. Ja tu mówię o jakichś, nie wiem, o animacjach, o robotach albo o filmie z Michaelem B. Jordanem i wchodzi Julia z azjatyckim kinem, o którym pewnie większość nawet nie słyszała. No i potem Ale... właśnie są różne osoby w tym podcaście. Nie, no, oczywiście, no, ja, nie mówię tego, ja nie mówię tego negatywnie, ja się bardzo cieszę, no bo Tylko ja, Więc... ja, ja patrzę, patrzę pod tym kotem, że ja tu gadam o takich naprawdę pierdołowatych rzeczach. Tu Julian bitnie okej, okay, dobrze, polecam ale, ale jak obejrzycie ale jako szczególnie miłość obnażoną to, to zobaczycie, że to jest to jest coś niby, to jest coś ambitnego ale równocześnie tak eklektycznego, że korzystającego po prostu z tak niespodziewanych rzeczy, że naprawdę czyli bardzo. niczym rancho tak, tak albo kiepscy jakby, Bo kiepscy mieli przecież. Zostaje się, jakie jak to połączenie nastąpiło, przepraszam w ogóle. Okej, okay, sure. My przed odcinkiem, ja też w zasadzie tak jak Julia, nie widziałem nic takiego godnego większej uwagi, ani takiego, co bym jakoś mocno chciał pochlastać. Natomiast tuż przed odcinkiem stwierdziliśmy, z Janem przypomniałem sobie, że bardzo mocno mogę polecić na HBO GO. W zeszłym tygodniu, bodajże w niedzielę, e, wszedł film Relikt. E, o filmie Relikt mówiłem już w, w odcinku o najlepszych filmach z zeszłego roku, więc w skrócie mogę powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych filmów e, 2020. E, no i to jest horror. To jest horror z dużymi elementami e, dramatu, czyli taki miks, który ja bardzo lubię. E, klimatem mocno przypomina mi Hereditary więc jeśli ktoś, komu się podobał tamten film to, to myślę, że, że Relikt powinien też mu się spodobać jest rzeczywiście bardzo fajnie opowiedziana historia o tym jak się zmienia perspektywa człowieka poprzez chorobę, ale w taki bardzo uniwersalny bardzo ciekawy sposób, także Relikt na HBO GO bardzo serdecznie polecam Zdałem sobie właśnie sprawę, że nie powiedzieliśmy jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli kina się otwierają a tak. No, dokładnie. To jest taki dosyć spórnio, myślę, że z ostatnich tygodni. To prawda. Już chyba się tak przyzwyczailiśmy do tych myśli, do tej myśli, bo jednak kilka tygodni już o tym wiadomo, że że po prostu jakoś tak przyjęliśmy to za pewnik. Macie jakieś plany już na pójście do kina? No i... Ja właśnie o tym jeszcze przed nagraniem z Michałem rozmawiałem, że ja na razie nie robię planów, ponieważ ja chcę sobie odczekać, aż będę mhm. w pełni zaszczepiony, więc pewnie tam jakoś w drugiej połowie czerwca się wybiorę i mam nadzieję, że, że to już tak na Oby, Oby, byłaby miło. Bo jakieś fajne premiery w przeciągu roku mają być, także... Ja plany już mam, ja już jestem bardzo podjarany, bo wszechświat wysłuchał moich próśb, które mówiłem sobie cicho pod nosem, czyli że bardzo bym chciał otworzyć kina Kruellą. No i Disney zaproponował mi pogaz prasowy, dokładnie w piątek rano, więc idę, otworzę o. kina Kruellą, jestem bardzo podjarany tym faktem, więc chętnie o, o tym filmie podyskutuję, w którymś z kolejnych odcinków, kiedy wy też będziecie mogli zobaczyć. Bo, bo jestem mm. bardzo ciekawy, co tam Emma Stone e, zadziałała. Ja, ja też jestem bardzo ciekawa. Myślę, że Jan zresztą też. E, Jana, be, ja prawdopodobnie będę otwierać kina tym e, średniometrażowym almodowarem, mm -hmm. ponieważ jakby je, jedyny, jedyny wybór spoza rzeczy, które już widziałam, no to jest to lub ten e, The World to Come. Mm -hmm. Więc pewnie jedna z tych rzeczy. Będzie moim filmem otwarcia. Na Myślę, że poprzez ten krótki metra Szalmodowara to można sobie połączyć, taki double feature zrobię, zrobić w zasadzie, więc. Można, chociaż ten średni metra Szalmodowara trwa ponad godzinę, więc to i znaczy, tak to jest jakiś ten. Znaczy on trwa pół godziny, ale masz tam 45 minut, potem rozmowy no z twórcami. Mhm. Tak, tak. Także tak, jakby całość, no. całość jakby dojrzy się godzinkę 15, to prawda. Tak. Mhm. No to właśnie Tro, trochę jednak. No, zobaczymy, Bo, jak to będzie. Jasne. Ale w ogóle też mi się bardzo podoba też koncepcja, że mamy krótki metraż 30 minut, po czym rozmowa, która jest dłuższa niż film. Ale to pokazuje, jak bardzo tak naprawdę jakby pełne znaczeń mogą być e, małość, te historie. I w ogóle też jestem fanem krótkiego metrażu, więc na pewno ten, ten też w którymś momencie, e, zobaczę. Bo no, jestem zresztą, w sumie ciekawy, co tam wyszło. Zresztą <laughs> jest taka luźna adaptacja, kokto więc pewnie <laughs> też tam trochę jest na ten temat. Pewnie tak. No to chyba możemy już przejść do tak do, do baby w oknie. <noise> możemy do baby w oknie. Tak myślę, że jak zaczniemy w ten sposób będziemy mieć w górę poziomem <głos> naszej. <głos> właśnie, o, o tym właśnie myślałem. <noise> Bardzo dobrze. To, kto tak, chciał, kto chciałby zacząć? Ja mogę coś powiedzieć o fabule krótko. Choć Bardzo nie proszę. To jest sobie główna bohaterka kobieta grana przez Amy Adams i stoi w oknie i stoi w oknie tak i stoi w oknie ale, Dziękujemy. ale i to jest pierwsze pół godziny tego filmu i dlatego Jan wyłączył ten film bo tam się nic innego nie działo chcieli no ta... więcej tak było ta kobieta jest psychologiem psycholożką dziecięcą ale nie pracuje w zawodzie chyba chyba nie, nie już wiadomo, nie pracuje nie. nie pracuje e... Wiadomo, że ma e, ag agorafobię. Mhm. E, I bo, wie, więc no, jak wiadomo, no, boi się dużych przestrzeni siedzi w swoim mieszkaniu. E, no, od, dobra, od razu jak to, proszę, bo jakby Od razu przeżam bo to jest takie piękne, że ona się boi dużych przestrzeni, po czym jej dom jest tak ogromny tak, i, tak, i tak po prostu. E, tak. To, jest super. Bo ten dom jest jakby na jedną z najciekawszych rzeczy w tym filmie. Ona tak. jedna w tym ogromnym, kurczę, cztero, tam 3 czteropiętrowym domu. Tak, tak, tak. I w ogóle kosmos. No tak, jest to bardzo. jest strasznie takie. M, znaczy nie, nie, nie do końca e, zgo, zgodne mi się wydaje z tym, co, z tym, co powinno. Być gdzieś tam pokazane, ale nie mam aż tak dużej wiedzy też o, o, o agorafobii. No ale tak. Oczywiście je, to jest... mi się bardziej wydaje, że się na zewnątrz się, bo i to jest jakby bardziej tak, ten tak, problem. Tak, tak, tak. I też w ciągu, w ciągu tego filmu wychodzi, że to jest też problem wynikający z czegoś innego, ale, ale tak jakby Tak, do to tego właśnie jest, chciałam przejść. ten dom jest super, to jest bardzo fajna Tak, i, i, i bohaterka, która ma na imię, Anna, ona siedzi w tym domu. Um, I jakby wiadomo, na początku jest to w taki sposób pokazane, że ma męża i dziecko, są w separacji. Ale jakby rozmawiają ze sobą przez telefon, nie widują się też ze względu właśnie na to jej zaburzenie, znaczy na ten jej, na ten jej e, lęk. I, i no, Anna, siedząc w tym domu, szuka sobie różnego zajęcia, i jako, że jest też psycholożką, zaczynają ją fa fascynować jakby sąsiedzi, nowi sąsiedzi, którzy wprowadzają się naprzeciwko. E, i, jest to jakby rodzina z nastoletnim synem. Ten nastoletni syn do niej przychodzi pewnego dnia z, z jakby z, z lawendą chyba? Czy czymś? Z jakimś kwiatkiem chyba. Z jakimś takim, kwiatkiem przychodzi. Takim powitalnym. Tak. I ona już od tego momentu wchodzi w jakąś taką fazę fascynacji. Tą. Rodziną, którą ma akurat okazję obserwować naprzeciwko, naprzeciwko swojego okna. Dalej trudno jakby coś więcej powiedzieć, ponieważ tutaj już byśmy wchodzili w spoilery, ponieważ jak można przeczuć, jest to film, w którym wszystko jest inaczej niż na początku się wydaje, tak naprawdę. W niektórych. Znaczy, to jest też adaptacja książki, też książki, która ma w ogóle ciekawą historię, związaną na przykład tam z autorem, z tego co pamiętam. Jest, jest to typowy domestic thriller, tak naprawdę. Nic, nic nowego, nic innego niż co byście już widzieli w, nie wiem, filmach typu Dziewczyna z Pociągu, czy. czy, czy. I właśnie też chciałem odnieść się do tej dziewczyny z pociągu, bo one w zasadzie, ta kobieta w oknie, dziewczyna z pociągu w bardzo podobnym okresie powstały, w sensie e, pierwowozory literackie e, i jakby one w bardzo podobny nurt przekazują, znaczy też mają e, takie bohaterki, które jakby nadużywają alkoholu, jest jakby taki e, narrator, którego nie jesteśmy pewni, czy mówi prawdę, czy nie e, i jakby te, oba te filmy próbują grać się z widzem w taką, w taką grę w kotka i myszkę, co w zasadzie było prawdziwe, a co było nieprawdziwe. E, I o ile książki, bo też obie książki, czy to w książce, kobieta w oknie ta gra jest całkiem ciekawie poprowadzona i nawet nieźle, nieźle wychodzi o tyle w filmie to totalnie się jakby wyłożyło plackiem na, na twarz natomiast już w przypadku na przykład właśnie dziewczyny w pociągu to tam i książka i film w zasadzie totalnie jakby nie potrafią tego napięcia zbudować i bardzo są chaotyczne i takie i jakby obie te wersje tej historii mi się nie podobały ale jeszcze ciekawostką jest że jest coś w tych historiach co przykuwa ludzi mimo wszystko bo dziewczyna z pociągu e, dostała przecież też swoją adaptację serialową niedawno e, również na Netflixie. E, więc to jest ciekawe, że jest jakiś taki nurt właśnie tego, tego podglądactwa i tego, że e, przypadkiem zobaczyliśmy zbrodnię i co z tym zrobić. E, więc no to w, te produkcje wszystkie się wpisują w ten, w ten podobny nurt. To już ci oddam głos, ale tak chciałem się wtrącić, bo mi się też skojarzyło. A. No. Znaczy myślę, to właściwie było ostatnie, co, 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 co chciałam powiedzieć, więc ee, nie wiem, jak, jak wam się ten film podobał? Ja, no ja nie mogę powiedzieć całościowo, ponieważ tak jak słusznie zauważył Michał wcześniej, ja po prostu po na mnie 20 czy 30 minutach tak ten film wyłączyłem, bo no nie działo się tam kompletnie nic. Eee, natomiast w ogóle pierwsza rzecz, która mi się rzuciła bardzo w oczy, to że to jest tu jest naprawdę niezła obsada. Mm -hmm. Tutaj mm -hmm. patrzysz na te nazwiska, a później widzisz te osoby na ekranie, myślisz sobie, kurde, jak można grać w takim nudnym filmie, po prostu będąc takim aktorem bądź aktorką. Naprawdę tutaj, tutaj są fenomenalne nazwiska. Niektóre: jest I Gary Oldman, jest no i oczywiście Amy Adams, tak? Jest, jest tutaj Jennifer Jason Lee. To co, mi się, to, co mnie niezwykle rozbawiło, to jest to, że się okazało, że. Męża głównej bohaterki gra Anthony McKee, który gra przecież główną rolę w Falcon and the Winter Soldier. Uh -huh. A dodatkowo współlokatora głównej bohaterki gra Wyatt Russell, który również gra w tym serialu i jest no, poniekąd trochę czarnym charakterem w tym serialu. Więc to jest takie, jak ktoś oglądał właśnie Falcona i, i zimowego żołnierza, to to mogło musi się to wydać trochę, trochę zabawne. I ja trochę, ja trochę myślałem, ja tak naprawdę nie czytałem wcześniej o tym filmie i ja trochę myślałem, że to będzie coś w stylu, takie skojarzenie przynajmniej miałem jak tam w ciemki zwiastu, nie materiały hmm. promocyjne, że to będzie takie trochę nawiązujące do okna na podwórze Hitchcocka, że to, to coś, hmm. coś w tym rodzaju będzie, tak? I... I oczywiście, że jak chciałam od razu zwrócić uwagę na to, bo mi to się bardzo podobało i jakby twórcy też wiedzieli, że możesz mieć takie skojarzenie, więc żeby było wiadomo, że oni też wiedzą, że to możesz tak skojarzyć, to Okno na podwórze jest już w pierwszej scenie tego filmu pojawiające się na ekranie telewizora. Mhm. Tak. No, ale okazało się, że tak jak u Hitchcocka było napięcie, to tutaj tego napięcia nie było, bo oni, pewnie twórcy stwierdzili: "Dobra, to teraz zrobimy coś zupełnie innego niż oczekujesz i damy no film. Więc y, ja nie mogę się wypowiedzieć na całość, ale powiem Wam szczerze, że no, poczułem się bardzo rozczarowany. A jestem już. Ja mam teraz coś takiego, że jeżeli film nie. Pół, mówię o filmie, który oglądam w domu, tak? Jak, jak wrócę już do kina, to na pewno będzie to inaczej wyglądać. Ale jeżeli film oglądam w domu i po pół godzinie zainteresował, nie zainteresował mnie w filmie. Absolutnie nic, to nie chcę mi się więcej czasu na to tracić. Mm -hmm. I, I po prostu ten film wyłączyłem. Yy, może do niego sobie jeszcze wrócę, ale. Nie ma powodu. No szkoda, bo, <laughs> dla mnie, bo dla mnie to, przynajmniej ta, ta pierwsza część filmu, no, to jest spore rozczarowanie i nie zachęciło mnie do tego, żeby oglądać dalej, ale może Ty mnie przekonasz. Ja się od razu odwołam do tego, co ty powiedziałeś o tej rzeczywiście jest taka imponująca obsada, ale właśnie jest, to jest bardzo ciekawe, jest imponująca obsada, ale nikt tam nie ma co grać tak naprawdę. W sensie wszystkie te postaci drugoplanowe, tak naprawdę to mogłyby być zupełnie, aktorzy z seriali mogłyby tam się pojawiać. Gary Oldman, który jest wybitnym aktorem, to w zasadzie jego rola jest tak karykaturalna, jest w ogóle tak mało, jakby tak mało znacząca i tak ogląd się mało pojawia. A w tych momentach, w których się pojawia, to w ogóle jakoś jak szarżuje przedziwnie, że w ogóle jest jakby taki trochę, kto, jak, jakim reżyserem trzeba być, żeby tak bardzo źle aktorów poprowadzić? bo takie strasznie dziwne, Dziwna konstatacja, taka, bo naprawdę no, ta obsada, jakby na papierze, tak jak ty powiedziałeś jest super, ale no, niestety, no, coś, coś tam nie leży. Ale też warto zwrócić uwagę, że w ogóle historia tego filmu jest skomplikowana, bo to jest też taki film, który został nakręcony, po czym dostał swoje testy, pokazy testowe, i podczas pokazów testowych ludzie powiedzieli, ale my nie wiemy o co chodzi. A więc zaczął się długi proces dokrętek, no ale jak widać, no nie bardzo jakoś pomógł mam wrażenie, bo tam tak naprawdę nadal panuje ten chaos i nadal nie do końca wiadomo o co chodzi, nadal to jest takie, no takie trochę poszatkowane, no ale główny jest problem, który też zauważyłeś, który się niestety nie rozwiązuje później, no to oczywiście on po prostu nie ma napięcia. To jest tak, że po prostu, no to te rzeczy się dziś, jakby po snują się bohaterowie po, tym, po, po tych pomieszczeniach, ale niewiele z tego wynika. Próby budowania napięcia są na przykład muzyką, co w zasadzie mi się bardzo dawno nie zdarzyło, żeby muzyka była taka ostentacyjnie głośna i taka po prostu, taki, taki atak na zmysły. I w taki bardzo zły sposób, taki po prostu, no wręcz tandetny. Byłem aż zaskoczony, że, że można coś takiego zrobić w, w XXI wieku. E, także tak, jakby tam mało jest niestety elementów, które są pozytywne i nie się stara, e, i jakby rzeczywiście jakby ona próbuje tą postać budować, ale widać, że nie bardzo jakby ma, ma na czym tak naprawdę. E, więc no, niestety ten film się jakby nie polepsza, a potem zmierza też takie trochę dziwne strony. Które nagle jakby zaskakują człowieka, ale w takim sensie, że jest taki niespójny stylistycznie również. Bo nagle końcówka zmierza w taką stronę, rodem z horroru, która w zasadzie jakby nie wiadomo skąd tam się wzięła do końca. Czyli trochę skracając jedną rzecz, Amy Adams, właściwie Netflix po raz kolejny, drugi raz z rzędu pokazał, że Amy Adams może zagrać w złym filmie. Niestety. No cóż, no. Szkoda, bo. A mi, mi najbardziej, tak jak mówię, mi pomimo tego, że nie widziałem całego filmu, to chyba najbardziej szkoda tej obsady, no bo to jest. Ale jest naprawdę potencjał, był ogromny. nieku, jeszcze o kimś zapomniałem, kto tu. Kto tu był? Julian Moore tu jeszcze jest. Julian Moore jeszcze przecież jest. No naprawdę, tu jest. I akurat Julian Moore, akurat w tej jednej scenie, w której się pojawia, tam w dwóch powiedzmy, mm -hmm. akurat rzeczywiście jakby ma co grać i jest całkiem wyrazista. <grym> Więc jest taki trochę kuriozum, że akurat ona, która jest wyrazista, coś, coś jakąś energię wnosi do tego filmu, no znika w zasadzie dość, dość szybko. To jest ten paradoks roli drugoplanowej, która czy nawet epizodycznej, która po prostu zagrana, wybitnie. Sprawia, że zapominasz o tym, co się dzieje wreszcie filmu. Bo to tylko ona ci zostaje w pamięci. No, no co, 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 tak naprawdę zastanawiam się, co tu więcej dodać. No, to jest zły film. I, <grym> I nie dziwię się w sensie ci ludzie z pokazów testowych nie wiedzieli, o co chodzi w tej pierwszej wersji testowej. I no, tak jak już, już to padło. W sumie za wiele się nie zmieniło. Znaczy, to oczywiście jest mniej więcej klarowne, o co tutaj chodzi e, i tak dalej, ale to ile wątków ten film tak naprawdę marnuje. Ten wątek tej rodziny, na, znaczy ten film, ta książka pewnie też przeczułam, e, że, 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 że tak robi. Właśnie książka mniej. Ale bo ty czytałeś. Mój, tak, ja czytałem już w ogóle parę Aha, lat temu okay. i w zasadzie właśnie jest trochę dziwne, bo tutaj poprowadzali trochę zmian, e, które nie do końca są potrzebne. No ale tam no główny też myk w sumie jest taki, że no w książce też jakby możesz bardziej wejść w jej umysł, bo jakby to jest no też tak. narracja pierwszoplanowa i to jakby jest prowadzona z jej, Tak, masz rację. Pierwsza i jakby to łatwiej się w wczuć. A tutaj natomiast e, brakuje trochę tego elementu, żeby zobaczyć, że to jest jakby jej świat. Tutaj jest tak, że e, Często jest tak zrobione, jakby to była taka. Obiektywne spojrzenie na tą sytuację, co w zasadzie jakby nas zupełnie jakby od, od niej wybija w jakiś sposób, więc to jest mm -hmm. bardzo, bardzo dziwne. Tutaj też są takie problemy, na przykład stricte montażowe, bo na to jest ta sekwencja, w której jakby poznajemy um, sytuację dokładniej rodzinną bohaterki. No to w książce to fajnie wybrzmiewa, bo jakby jako taka retrospekcja to jakby naturalnie wchodzi, natomiast tutaj jest takie zupełnie doklejone od czapy, więc w zasadzie mam wrażenie, że oni się też trochę w montażu pogubili i widać też, że mocno kombinowali, widać, że ta. Te dokrętki były i widać, że jest jakby różne koncepcje mm. wprowadzane, i to jest po prostu ten film jest jak w sensie Jakby jest zupełnie nieułożony, tak jak, tak jak powinien być. I właśnie zamiast, zamiast jakby zbliżyć nas do bohaterów, to oni na przykład próbują te emocje właśnie tą muzyką bez sensu budować. To jest takie no, no bardzo słabym zagraniem, niestety. A jeszcze tak jak padło na początku, właśnie jeszcze to nawiązanie tego okna na podwórze, czyli w ogóle to, że wychodzi, zaczynamy film od tego, że wiemy, że będziecie kojarzyć ten film z inną produkcją, a potem w zasadzie tak się totalnie wykładając na, nad podobnym koncepcie, to jest w ogóle aż smutne trochę. A, że jakby no, pokazują jakby do czego moglibyśmy zmierzać, do czego dążyć do takiego poziomu, po czym w zasadzie no, nie wykorzystujemy prawie nic z tych elementów, które sprawiły, że, że tamta produkcja była tak dobra. Tak? Więc to jest bardzo no, zaskakujące. No tak. No, cóż. E, no trudno, więc chyba wszyscy się zgodzimy, że nie polecamy. I ja bym proponował przejść dalej, żebyśmy nie zrobili e, takiego <noise> czegoś w naszym stylu, czyli o najgorszym filmie będziemy mówić najdłużej. <noise> I teraz e, myślę, że moglibyśmy przejść do filmu Prime Time. Tak. Czy chciałbyś, Michał, coś o tym powiedzieć? E, nie okay. nie śmieję się znaczy, w sensie ja już oglądałem go dawno więc jakbyś ty mogł powiedział fabule, to byłbym bardziej zadowolony A, dobrze Prime Time <grym> to jest film o którym e, niedawno przy okazji jego premiery na, na Netflixie mogło być e, dość głośno to jest e, polska produkcja w reżyserii Jakuba e, Piątka w którym występuje między innymi Bartosz Bielenia i Magdalena Popławska. Jest to historia młodego człowieka, który w sylwestra w, 90, w 1999 roku wchodzi do studia telewizyjnego, z bronią w ręku i bierze zakładników w postaci jednej prezenterki i, i ochroniarza. No, i szybko, szybko tam się orientują, że rząd tam jest i ma jakieś żądania, i on chce po prostu, żeby go wpuścić na antenę, bo ma coś, ma coś światu do powiedzenia. I to jest tak naprawdę taki film, który dzieje się właściwie w jednej lokalizacji, tylko w tym jednym studiu tam w, jeszcze ewentualnie w paru, w paru pokojach. I było o tym filmie głośno, ponieważ hmm, chyba nie wiem, dosłownie w dniu premiery czy dwa dni przed premierą wypłynęła taka sprawa, że była bardzo podobna sytuacja wiele lat temu w, w Tomaszowym Mazowieckim, jeśli dobrze pamiętam. I osoba, która miała być pierwowzorem postaci granej przez Bielenię napisała taki list, że twórcy filmu Zgłosili się do, do tej osoby wiele lat temu z prośbą i z pytaniem w zasadzie, czy mogą tę historię opowiedzieć, ale ta, ten mężczyzna się nie zgodził. No i teraz potem w tym liście, który, który wyszedł, przedstawił to tak, no że, no że po prostu nie wyraził zgody, a ta jego historia została przedstawiona i rzuca go jego w złym świetle, jego rodzinę w złym świetle. On jest dosyć z mniejszego miasta i wszyscy mogą tą, tą sprawę kojarzyć i tak dalej. Nie chcę się skupiać tutaj na tej sprawie, bo to ona nie jest jakby przedmiotem naszej rozmowy, ale pamiętam tylko potem, że jednak wyszło tak, że, no, że niekoniecznie to musiało być jakby opowiedziana właśnie ta historia. Możliwe, że jakieś tam motywy były, ale ja oglądając też ten film, jakby nie widziałem, nie widziałem aż tak wielu podobieństw i ja bym chyba tego, tego, tego nie skojarzył. Natomiast co do samego filmu. No, ja muszę przyznać, że na pewno nie jestem jego fanem. Mnie ten film, pomimo tego, że są tu dwie naprawdę bardzo dobre role, role w postaci Bieleni i Popławskiej, które są i, i nieźle napisane, i bardzo dobrze zagrane, bo to jest dwójka i, i zarówno, zarówno on, jak i ona są świetnymi. Świetli, świetnymi aktorami i ja uważam, że tutaj pokazali na co ich stać, ale sam film był dla mnie tak przeraźliwie nudny, no nie tak jak nudny jak Kobieta w oknie, bo obejrzałem go całego, ale też był krótszy i naprawdę ciężko by się to oglądało. Może gdybym doglądał ten film w kinie, to bym, to bym jakoś inaczej do tego podszedł, ale ja po prostu nie widziałem tutaj żadnych nie wiedziałem o co chodzi temu bohaterowi. bohaterowi. Nie wiedziałem do czego on tak naprawdę zmierza. Tu są pokazane na przykład jego słabe relacje z ojcem, i rozumiem to, ale jakby nie wiedziałem, co ty gościu masz mi do przekazania. Nie dotarło to mnie, do mnie to zupełnie. Ja tam trochę rozmawialiśmy podczas oglądania. Kiedy ja oglądałem ten film, to trochę pisałem i z Julią i z Michałem. I Michał próbował mi wyperswadować, że, że jak, na przecież ten film nie jest jakiś taki zły, ale. Im dalej w las, tym było dla mnie gorzej. No i tak go obejrzałem i w zasadzie teraz mówię tak, wszystko poplątane, bo właściwie nic po mnie tym filmie, u mnie ten film nic nie zostawił. No ja go obejrzałem, odhaczyłem go na liście i poszedłem sobie dalej. To ja może teraz właśnie wejdę ze względu na to, że ja też jestem tutaj bliżej opinii Jana. Przede wszystkim to ten film mnie bardzo rozczarował. My czekaliśmy na ten film trochę po, po, po Sundance, na którym zresztą Michał miał okazję, w którym Michał miał okazję uczestniczyć. I, i myślę, że też i, ja się bardzo nastawiłam, że to będzie. Jedna z tych, z tych polskich produkcji, na które czekaliśmy latami, żeby wreszcie dostać taki film jak Amerykanie dostają kilka razy w roku. I jakby e, takie kino sensacyjne, rozrywkowe, trochę zaangażowane społecznie. No i dostaliśmy primetime, i tak jak on powiedział, te role Bieleni i Popławskiej są znakomite, ale. Mm, Słyszałam wiele jakby słów, że y, ta historia jest tak, y, tak naprawdę przezroczysta, że te postacie są tak y, przezroczyste, żeby móc ją potraktować uniwersalnie. No i okej, okay, super, fajnie. Tylko w tym momencie y, już schodząc do tego najprostszego kino, to emocje, naprawdę trudno cokolwiek y, w trakcie tego seansu poczuć. Mm. Plus ten film ma się jakieś takie wrażenie, że on, on zostawia po drodze jakieś takie tropy. Tylko to są w tym momencie takie martwe znaki, które po prostu. E no, nie, nie, trudno z nich cokolwiek wydobyć. E, trudno tę postać potraktować, e, tę postać tego, te, tego mężczyznę potraktować w jakikolwiek sposób. Jedyne, co tak naprawdę. Najbardziej mi się podobała końcowa, e, końcowa sekwencja, jak te panie przychodzą sprzątać rano i się znowu życie tam gdzieś budzi. E, to mi się najbardziej chyba w tym całym filmie podobało. Super mocna scena, ta, e, znaczy tak że tak powiem w cudzysłowie, rozmowy syna z ojcem. Ona była jakby ok, ta, ona była super aktorsko, ale równocześnie to było jakieś takie, takie, takie puste, a, a z drugiej strony sztuczne. Takie, um... To było takie oklepane trochę. Tak, że to, takie tak, em, em, emocjonalnie to nie było jakby uh... nic nowego i ja, jak się zaczęła ta rozmowa, tak jak mówisz, ona jest świetnie zagrana, ale w trakcie tego... Dialogu, można powiedzieć, bo to tak ciężko było tak I do końca na Tak, to, to od razu widziałeś, gdzie, dokąd to zmierza. Tak, tak, tak. Po dwóch słowach ojca wiedziałaś, jaki będzie wyraz twarzy syna, i bęk trzy sekundy później <grym> widzisz ten wyraz twarzy. Więc pomimo tego, że faktycznie ta scena jest, jest dobra, no to tutaj bez zaskoczeń po prostu. No. Jakby ten, jakby. Hmm. W ogóle pamiętam, jak oglądałam ten, ten film, to pisałam do, do, do Michała, który już go widział, czy to się, czy, że, że ja myślałam, że tu coś tam będzie. Ja myślałam, że to chodzi o to, a tu pewnie chodziło o to, myślałam, że ten bo na Wolka s... nastąpi. Tak, tak, tak. no takie a, czy... No, no, bo ja cały czas mówię, a to pewnie chodzi o to, że ten ojciec, albo chodzi o to, że, e, że jest gejem, bo tam też był taki rzucony jakby trop, ale zupełnie nic nie było rozwinięte w żadnym kierunku. W sensie, no, ojciec przyszedł, porozmawiał, to w sensie naprawdę tam brakuje takiego, takiego to... mięska po prostu. A właśnie, a paradoksalnie, znaczy też może dlatego, że ja właśnie oglądając, nie pisałem z nikim i oglądałem go rzeczywiście trochę takim, w takim, w takim trochę stylu też alakinowym, bo rzeczywiście na tej premierze, jakby rzeczywiście trochę w miarę na żywo tak nazwijmy. I jakby ja akurat wsiąknąłem tą historię, akurat te elementy, E, które właśnie Wam nie, nie pasują do tak bardzo. Czyli ja nie do powiedzenia, tak naprawdę. się te nie do w, w sumie najbardziej podobały. Właśnie trochę to, że możemy trochę sami, jakby, próbować rozwinąć tą historię w swojej głowie i, i jakby skupić się na tym elemencie, który, który jest teraz na ekranie, aniżeli stricte na tym, co doprowadziło do tych wydarzeń. Tylko trochę właśnie że rzucenie się. W ten wir tej sytuacji bieżącej. I właśnie to, że, że tak naprawdę, tak jak, tak jak ci antyterroryści, którzy tam wchodzą, jakby próbują rozwikłać tą zagadkę przeszłości, no to my też jako widz próbujemy tą zagadkę rozwikłać. I w jakiś stopniu właśnie to, to nas przyciąga trochę. Właśnie to, że te uwagi są takie rzucone mimochodem i takie nie jest, to jest wszystko takie niejasne. Trochę to jakieś napięcie budowało, że może coś się jednak z tego rozwinie, coś się, coś się okaże. A z drugiej strony tak naprawdę, też ta końcówka, której tak naprawdę nie dostajemy prostych odpowiedzi, też mi się podobała właśnie też dlatego, że możemy jakby sobie my jako widzowie w jakiś sposób dopowiedzieć to, to co mogło doprowadzić do tej sytuacji przedstawionej. Nie wiem, znaczy trudno mi się jakby rzeczywiście, ja rozumiem, poniekąd rozumiem o co wam chodzi, a z drugiej strony jakby miałem zupełnie jakby odwrotne, odwrotne podejście, znaczy mnie to jakby rzeczywiście kupiły kupiłem emocjonalnie, a ja się jakoś w to wsiąknąłem bardziej. E, no ale też właśnie tak naprawdę w, w ogromnej mierze właśnie dzięki temu aktorstwu, bo tam dla mnie rzeczywiście tak naprawdę, no, prawie każda postać rzeczywiście jest po prostu świetnie zagrana. E, I na przykład Popławska to miałem po prostu ochotę, jakby po prostu oglądać, jakby mogłam mówić jeszcze kolejną godzinę, była tak ciekawie narysowaną postacią. E, I jego bardzo mi się podobało. E, bardzo mi się też podobało na przykład taki moment, który, który był mnie zaskoczył w jakiś sposób, e, czyli taki moment, w którym nagle oni we trójkę e, e, zaczynają e, palić marihuanę i nagle są wszyscy uchachani i rozbawieni. I e, jakby takie, takie podejście, że jakby mimo tej takiej stresującej sytuacji możemy jakby znaleźć jakiś wspólny język. E, to mi się podobało, bo ta seż, ta sekwencja trochę taka wybijająca z tego rytmu dotychczasowego jakby nie rozbiła, przynajmniej w moim zdaniu, tego napięcia, które było. Którego no, wy nie czuliście, więc jakby e, to jest trochę takie zabawne, ale właśnie jest fajne, że no nie wiem, że ta, ta sama produkcja różnie jest odbierana, ale więc nie wiem, znaczy ja, ja mnie to kupiło tak naprawdę. Znaczy ja wszedłem tą historię, jakby też trochę jak, jak po nitce do, do Kłębka, jakby wchodziłem w te kolejne, w te kolejne etapy, ta właśnie na z ojcem wspomniana też, że się na mnie duże wrażenie zrobiła. Potem właśnie duże wrażenie, właśnie zrobiła ta, ta sekwencja z tym, z tym paleniem wspólnym. No i podobały mi się jakby te interakcje, tak? Jakby też tak ten rodzaj rozmów, który, który był prowadzony. Ten rodzaj jest takiej gry, którą cięte terroryści prowadzą z. I jakby z głównym bohaterem, jakby z też tą dwójką, która jest zamknięta. Jakby podobało mi się też to, że w pewien sposób zostali jakby do tej samej kategorii trochę sprowadzeni w pewnym momencie. I jakby pokazanie tego właśnie, że, że trochę mimo, że są osobami które postronnymi, które jakby są same w jakiś sposób ofiarami tej, tej sytuacji, tak jakby też są traktowane przez osoby z zewnątrz jako w jakiś sposób współwinne, można tak nazwać, w sensie jakby są traktowane trochę tak samo jak ten napastnik, więc w zasadzie nam no się podobały te, te, te elementy. Też ta cała dynamika pracy, telewizji, też podejście na przykład prezesa, który w zasadzie wszyscy czekają na decyzję prezesa, po czym przychodzi prezes i w zasadzie on nie ma nic do powiedzenia, tak, i jakby takie, takie drobne elementy, które są a, które są takim tego przytyczkiem do, do tego, jak, jak działa świat telewizji, jak to, jak to mogło wyglądać. Ja muszę, ja muszę jeszcze tylko powiedzieć, że jest pewna rzecz, która mi się naprawdę bardzo podobała w tym filmie, czyli scenografia. I oddanie tego właśnie ducha czasów końcówki lat 90. w Polsce za pomocą scenografii, bo tam w tym studiu. Tej, tam się odbywa jakiś tam konkurs taki telewizyjny, jakieś losowanie nagrody do wygrania z Dełumatis, i w ogóle no naprawdę kostiumy i scenografia w tym filmie zasługują e, naprawdę na to, żeby to pochwalić. E, ta rzecz mi się niezwykle podobała i na to zwracałem uwagę, e, bo, bo klimacik się robił. No szkoda, że trochę zabrakło mi jakby przesłania w tym filmie. E, ale. No ale rozumiem, że może się podobać, fajnie że, fajnie, że tobie się podobał, myślę, że gdybym go oglądał w innych warunkach, wiesz, że to u nas się robi trochę oklepane zdanie, że na przykład gdybym oglądał jakiś film w kinie czy coś, to inaczej by zadziało, no ale no też tak kino działa, że czasami, czasami po prostu okoliczności przyrody wpływają na to, jak coś odbierzemy. No przede wszystkim to, co ty powiedziałeś wcześniej, czyli w sumie w kinie też jest ten element, że jakby no już już wszedłeś do tej sali, więc jakby już zobaczysz ten film od A do Z. Jakby jest tak, że masz też, dajesz sobie więcej trochę czasu na to, żeby ten film mógł cię kupić. Tutaj jest tak, jak ty powiedziałeś przy kobiecie w oknie, że jakby no jeśli 20-30 minut jakby no nic, no to jakby już masz większą, masz łatwiejszy dostęp do tego, żeby wybrać coś, co jednak cię szybciej kupi. A w kinie jednak jak już przekroczyłeś ten próg, no to jakby dasz, dasz twórcy jakby no moment, żeby całą tą swoją wizję pokazał i jakby wtedy ocenił po, po całości. No to mi też się... jest bardzo znaczące. Pomimo wielu nudnych filmów, jakie widziałem w życiu w Kinie, to z kina wyszedłem dwa albo trzy razy chyba. No rynko. właśnie, więc, więc no, o czymś to świadczy. W każdym razie, no, cieszę się, że ten film, bo ja słyszałem też dobre opinie o tym filmie, więc cieszę się, że on może się podobać. Szkoda, że nie spełnił moich oczekiwań i no Juli z tego, z tego co mówiła, ale pokazuje przynajmniej to, że że mamy aktorów, którzy, którzy potrafią naprawdę fajnie zagrać, bo Bielenia po raz kolejny pokazuje, że, no, że, że potrafi bardzo, bardzo dobrze zagrać i dobrze się go ogląda. Popławska też już raczej, myślę, że ona już jest marką na, na polskim rynku. Więc no, oby następny film po prostu. Trochę inaczej scenariuszowo może był, był napisany. Trzymam za to mocno kciuki i obyśmy, oby to nie był ostatni film polski, który pojawi się w Sundance czy na jakichś innych tego typu ważnych festiwalach. A teraz biorąc pod uwagę okrzyk na początku, to przejdziemy do filmu Kolejnego, który według nas jest chyba najlepszy z całej tej puli, opowie o nim Michał, ponieważ on najbardziej podjarany był tym, że będziemy o nim mówić. Tak! Bo, bo to jest właśnie taki jeden z niewielu filmów w ostatnim czasie, który mi się udało zobaczyć i który był dobry. Tak jak właśnie padło przed odcinkiem, czy może mamy coś do polecenia, to w zasadzie głównie to bym polecił. Także tak, Michelowie kontra maszyny. To jest, to jest animacja wyreżyserowana przez Michaela Rianda i Jeffa Roa. I ekipa produkcyjna tego filmu jest odpowiedzialna wcześniej za, za takie filmy jak Spider-Man Universum czy inne Zjawiska Pogodowe. Więc, jakby to jest team produkcyjny, który stał z tamtymi produkcjami, które bardzo nam się podobały, zwłaszcza w szczególności Spider-Man Universum, które po prostu hołubiliśmy wielce. No i ten klimat trochę czuć, przynajmniej wizualnie, zwłaszcza w tym trzecim akcie. Mam wrażenie, tak, ale do tak. tego oczywiście jeszcze przejdziemy. Tak, jakby rzeczywiście to jest film, który jest taką piękną ferią po prostu barw, motywów i różnych, i różnych pomysłów. Natomiast cała sytuacja, ca cała historia rozpoczyna się w zasadzie jest bardzo współczesna, jest taka bardzo, bardzo taka na, na XXI wiek, na to, co, jak wyglądają nasze kontakty z innymi, czyli jest historia, historia rodziny. W momencie, w którym córka ma wyprowadzić się do koledżu, nagle odkrywa jej ojciec, że no się przez lata nie dogadywali i może czas najwyższy coś z tym zrobić, żeby wreszcie jakoś tak więzy rodziny trochę poprawić, zanim się one zupełnie rozlecą. A tym, co jest zaś tym elementem, który jest taki bardzo bieżący i bardzo, bardzo współczesny jest to, że w zasadzie cała rodzina po prostu siedzi non-stop w telefonie komórkowym. Jakby jest tak, że mamy rodzinne, rodzinne obiady, ale mało kto ze sobą rozmawia, tylko właśnie wszystko jest przefiltrowywane przez, przez telefon, przez wideo. Główna bohaterka jest zresztą też. Taką samozwańczą reżyserką, dostała się też właśnie do szkoły w sumie filmowej, żeby dalej rozwijać swoje, swoje umiejętności. I właśnie ten motyw przefiltrowywania życia przez, przez komórkę, przez wideo jest bardzo znaczący, bo jakby pokazuje, że zamiast skupić się na tym, co mamy wokół siebie, skupić się na tych relacjach, które są, to w zasadzie wszystko jakby robimy trochę w jakiś sposób na pokaz, wszystko można przefiltrować, wszystko można przemienić, wszystko zrobić, jakby nadać narrację. No i właśnie te, drugim elementem, który jest bardzo bieżący i taki bardzo rzeczywisty, jest to, że jakby jak bardzo zaczynamy polegać na technologii, jak dużo elementów po prostu oddajemy, oddajemy maszynom i technice. No i punkt wyjściowy tego filmu jest taki, że w bardzo szybkim, bardzo szybkim tempie, na bardzo wczesnym etapie okazuje się, że następuje tak zwany bunt maszyn okazuje się, że jakby działanie jednego człowieka względem maszyny zostaje potraktowane bardzo emocjonalnie, i następuje po prostu odcięcie, odcięcie całej, całej sieci internetu całego Wi-Fi na zasadzie na świecie i następuje totalny chaos. Maszyny się buntują i zaczynają atakować atakować ludzi. No i tak naprawdę nasi nasi bohaterowie jako jedyni zupełnie przy, zupełnym przypadkiem, przynajmniej jedyni w samych Stanach, zupełnym przypadkiem nie zostają porwani przez, przez maszyny i teraz muszą, jakby uratować w zasadzie całą, całą ludzkość, ludzkość przed totalną zagładą. Wszyscy wiemy, że Stany to cały świat. Tak. Przynajmniej w tym filmowym świecie. Z drugiej strony są tu sceny z różnych innych regionów, ale, ale, tak, jakby to jest, jak zwykle, jak zwykle następuje katastrofa świata, zawsze się, zwykle się skupiamy rzeczywiście na Stanach. Tak, no i ten film, ten film jakby jest bardzo, bardzo dynamiczny, bardzo ciekawy, ma bardzo takich wyrazistych bohaterów. I dużo jest elementów właśnie y, takich nawiązujących do tego, co się w kulturze popularnej działo w ostatnich latach. Bardzo jest mocno nastawiony na kulturę internetu, e, na kwestie memów, na, na to jakby jak reagujemy na rzeczywistość nas otaczającą. E, jest bardzo, taki bardzo żywy, takim pro, żywym językiem mówi. E, no jest po prostu rzeczywiście skierowany do tego widza, e, który, który no, żyje e, w 2.2.1. Oddam już głos. Bo tak, mniej więcej fabularnie to, to tyle. Ja, ja powiem, jeżeli mogę ja przejąć pałeczkę. Ja to, to co powiedziałem na początku, że czuć tutaj ducha Spider-Man uniwersum to nie tylko wizualnie, ale również tak, że po prostu w, już w pewnym momencie ten film zaczyna się taką. Totalną pozytywną jazdą po bandzie, i im dalej, tym bardziej. I wizualnie, i, i nie wiem, i, i scen i dialogowo, i, i jakoś emocjonalnie. Naprawdę ten film to była dla mnie taka e, niesamowicie pozytywna niespodzianka, bo ja o tym filmie ostatnio słyszałem już od paru osób, że to jest, że, że to jest dobra pozycja. Ja ją trochę odkładałem, ponieważ. Ja, ja jakiś czas temu anulowałem sobie stałą subskrypcję Netflixa. I teraz przy okazji ją sobie na chwilę odnowiłem, żeby parę rzeczy po prostu nadrobić i, i zobaczyć to, co teraz wyszło. I między innymi właśnie włączyłem ten film. I po pierwsze, on, on jest naprawdę. Genialny wizualnie. Zwłaszcza jak się go obejrzy na telewizorze, bo to chyba trochę będzie bardziej wtedy widać, że te niektóre detale po prostu są tak pięknie dopracowane. I to jest niby animacja komputerowa, a są takie elementy, na przykład na twarzach, że wygląda jakby one były jednak narysowane. Przynajmniej ja miałem takie, takie odczucia w niektórych momentach. Główna bohaterka jest. Lubi się ją właściwie z miejsca. Widać, że jest energiczna. Pomysłowa, inteligentna, ale przy tym jest zwariowanym nastolatkiem. Ma brata gika, który jest zafascynowany dinozaurami, ma takiego no, ciapowatego ojca, który widać, że kocha rodzinę, ale żyje w, tam w poprzednim wieku. Tak? No i oczywiście jest mama, która scala cały dom, ale jednocześnie jest taką fajną kulmamuśką. Cool muśką. I cała ta rodzina jest naprawdę kozacka, no nie zapominając o świetnym psie. Który jest jednym z głównych bohaterów tego filmu. Który kradnie ekran wielokrotnie. Tak, wielokrotnie dokładnie. Ekran. I ja muszę przyznać, że ta historia początkowo to jest taka trochę, no taka tradycyjna historia o tym, że, że, że jest nastolatek czy nastolatka i trochę się z, z rodziną nie dogaduje, wyjeżdża z domu, no ale rodzina postanowi zacisnąć więzy yy, i ruszamy da, yy, razem w podróż. I to nie jest nic oryginalnego tutaj tak naprawdę, jakby w tym trzonie fabuły, a potem zaczynają się dzieć jakieś takie naprawdę odjechane rzeczy, że maszyna przejmuje władzę nad innymi maszynami, to jeszcze jaka maszyna, tak? W którą wciela się tutaj Olivia Colman na dodatek, co jest też taka ładna, ładne takie mrugnięcie okien, bo w pewnym momencie jedne maszyny do niej mówią tak królowo <grym> i i naprawdę, im dalej Władz tym w tym filmie się podobał, coraz bardziej jest niesamowicie zabawny i to jest taki rodzaj humoru, który idealnie do mnie trafia, bo to nie jest takie haha śmieszne, bardzo śmieszne, ale po prostu haha śmieszne, tylko tutaj wszystko współgra. Gra, współgra dialog, współgra yy, sytuacyjny humor, plus jeszcze różne elementy, które się pojawiają na ekranie. Więc yy, naprawdę cieszę się, że ten film obejrzałem i. I będę go gorąco, gorąco polecać. Aż się sam zdziwiłem na początku, znaczy na początku, potem się dziwiłem, że to w ogóle jest film na Netflixie, bo nie spodziewałem się po prostu tak dobrego filmu animowanego na Netflixie. Bo mhm. większość niestety pozycji animowanych na Netflixie, które się pojawiają jakby od nich, a nie są tylko na licencji, no to zazwyczaj były dla mnie sporym zawodem. A tutaj. Mhm tutaj to, było naprawdę świetnie, więc... Bo to no, wszystko dlatego, że to jest film Sony, który Netflix kupił. Tak, 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 kupił, tak no ale jest to tak dystrybuowany, naprawdę... wiesz, tak, tak, od razu na Netflixie, tak? Nie jest to film, który kiedyś był w kinie czy, czy gdzieś tam tak, potem tak, na licencji wjechał na Netflixa. E... Ale tak, no to, to ja po prostu jeszcze jak to oglądałem i, i dotarło do mnie, że to jest film Sony, to, to widziałem, że czułem tutaj taki klimat tych animacji Sony. Nie wiem, nie wiem, czy oglądaliście jakieś dawno, dawno temu. E, to była krótkometrażówka animowana, z którą e, katedra przegrała walkę o co się nazywało czapczaps. Chaps. Pamiętacie coś takiego? Oj, chyba nie. No to wpiszcie se na YouTubie, na pewno, zna, na, na pewno, na pewno jest. I tam też jest taki taki dziwny rodzaj humoru i to właśnie była y, krótkometrażówka Sony i mi się od razu ona przypomniała, bo to jest właśnie taki y, widać, że jest klimat tego studia, więc y, oddaję już głos Julii. Ja naprawdę z całego serca ten film polecam. Mnie się ten film bardzo podobał. Animacja jest bardzo naturalna, zresztą no, jakby tego się można było spodziewać, ale też taka jakby charakterystyczna, e, tak jak to już tutaj padło. Postacie są, one są trochę podpisane pod jedną cechę, jakiej reprezentuje, ale absolutnie to się w tej konwencji sprawdza. E, fajnie się rozwija ta, ta relacja e, między między. Katie, tak? Katie a jej, e, a jej tatą, a jej mamą, całą tą rodziną. Brat i pies mojej ulubionej bohaterowej, tak. E, I cóż, co ja mogę powiedzieć? No, z tym filmem jest w ogóle związana no, też bardzo, bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o tutaj e, działania, że tak powiem, społeczne, internetowe, ponieważ no, w polskim dubbingu. E, ma, mamy gdzieś wskazane w fabule, to, to nie będzie spoiler w żaden sposób, e, że e, no bohaterka jest lesbijką albo jest biseksualna i związana po prostu z, z dziewczyną, czy tam gdzieś sugeruje, czy jesteście oficjalnie razem, czy przyjedziecie na świętach. I dotąd niedawno w polskim, e, wcześniej w polskim dubbingu e, była gdzieś tam e, rzecz, która zamazywała gdzieś tam e, tą, e, tą tożsamość głównej bohaterki. Te, tę tożsamość, a w tym momencie po, po jakby kilku dniach e, takiego szumu internetowego, zostało to faktycznie zmienione, więc gdzieś tam warto docenić i zarówno, zarówno ludzi, przede wszystkim ludzi, którzy po prostu. zwrócili od, na to uwagę. Zwrócili na to uwagę mhm. Tak. No, a też trzeba przyznać, że to nie jest taka szybka rzecz do zrobienia, więc warto walczyć. Uh-huh. Tak, to jeszcze się odniosę do, tego, do tej kwestii ich bohaterów, jakby, i tego, jak oni są zbudowani. E, to prawdzie tak jak ty powiedziałeś, że dzisiaj trochę są pod jedną cechę, pod pięci, ale mam wrażenie, że tam jest jakiś taki fajny, m, fajna droga ich rozwoju, i widać, jakby jak się zmienia ta relacja, jak ty powiedziałaś, ale też jakby oni się sami zmieniają, jak zaczynają patrzeć na świat trochę innymi oczami, zaczynają wreszcie uczyć się trochę od siebie. Czyli właśnie jakby kiedy te komórki zabrano im nagle zaczęli wchodzić większe interakcje między sobą, i tak naprawdę ten realny świat zaczął jakby dodawać im rzeczy, które potem mogą pomóc im, im się rozwijać. Myślę też, że to, co nam się mogło bardzo podobać w tym filmie jest na przykład to, że, że główna bohaterka jest taką maniarzką filmową. To jest bardzo fajnie właśnie oddany ten sposób, w który ona jakby chłonie kulturę, chłonie tej kultury dużo, potem ją przerabia i właśnie tworzy też własne, własne produkcje i własne, własne filmy nawiązując do różnych gatunków i do różnych innych produkcji, ale to jest właśnie bardzo, bardzo fajnie pokazane, jak działa ten, właśnie ta magia kina i ta miłość do kina tak naprawdę. I myślę, że my jako osoby, które w zasadzie kochają kino i też mówią o kinie, to jakby to jest coś, co w bardzo szybkim tempie nas mocno tak angażuje, przyciąga tej bohaterki, jakby sprawia, że jest tam bardziej, bardziej bliska i taka rzeczywista, bo to też jest jakby coś, co, co jakby doznamy trochę z autopsji. Ta postać mamy, o której tutaj wspominaliście, no myślę, mi się bardzo podoba, że, że ona jest taka uzależniona właśnie od Instagrama i zawsze się porównuje, e, zawsze się porównuje z innymi. co też jest tak naprawdę jakąś taką zmorą naszych czasów i też już coraz więcej produkcji e, dotyka tego tematu, chociażby słet, która za niedługo wejdzie do kin. E, ale jakby też jest właśnie, fajnie, jest fajny, ciekawy sposób to ograny, taki bardzo humorystyczny, e, taki bardzo nienachalny, a taki bardzo wiarygodny no i tak, rzeczywiście te drogi, te błasacie są bardzo ciekawie, ciekawie poprowadzone no i tak, i ten widać takie szaleństwo w formie takie szaleństwo trochę w, w pomysłach które nam się pojawiają, widać też ten że ten film jest bardzo mocno w, w popkulturze osadzony bo nawiązuje do bardzo wielu różnych rzeczy, na przykład mamy świetną sekwencję z, z Ferbi, które mam wrażenie, że też na przykład młodsze pokolenie w ogóle nie zna zupełnie Ferbi jako, jako zabawki, jeśli to jest też coś, co tak jak pamiętam przy, w zeszłym roku przy odcinku o Shreku rozmawialiśmy, że może trochę łączyć te pokolenia że jakiś dialog wchodzi pomiędzy członkami rodziny na temat znaków kultury wcześniejszych. Więc mi się wydaje, że właśnie ta sekwencja z Ferbie właśnie bardzo fajnie może to ograć, bo to jest jakby coś, co starsze pokolenie zna i kojarzy, i jakby pamięta ten szał, który był na te zabawki. Natomiast młodsze pokolenie w ogóle może zupełnie jakby ich nie kojarzyć i może się nawiązać dialog na ten temat. No i tak, generalnie ten film jest rzeczywiście bardzo fajnie poprowadzony. Ja mi się jeszcze odniósł do tego, co Jan mówił o tym humorze. Mi się też wydaje, że właśnie to, co jest fajne w tym filmie, to także ten humor jest taki jest jakaś myśl, która za tym idzie jest jakaś myśl przewodnia i tak naprawdę to jest humor, który jakby rozwija pewne pomysły i pewne koncepcje na całość tego filmu i tak naprawdę jakby śmiejemy się, ale jakby widzimy też pewne drogi rozwoju pewne drogi myślenia pewne sposoby jakby, jak, jakby zmieniać rzeczywistość, jak zmieniać nasz otaczający świat, jakby no jak sprawić, żeby nam się lepiej żyło tak naprawdę a jeszcze do kwestii tej tej orientacji to też jest ciekawe, że to jest w sumie kolejny film, w którym w zasadzie to jest taka bardzo drobna uwaga i to pada, jakby tak naprawdę zupełnie takim trochę przeciążonym dialogu i mało, mało daje, więc tym bardziej było dziwne, że ten dialog zniknął w tym dubbingu. Więc tym bardziej właśnie jest fajne, tak jak Julia powiedziała, rzeczywiście, że udało się to, to przywrócić, jakby oddać ten, ten pierwotny sens, sens, który był. No i tak, no i tak naprawdę to. To fajnie jest rzeczywiście dobrze, koniec końców, dzięki temu dobrze wybrzmiewa i dobrze jest rzeczywiście zwracać uwagę na takie rzeczy, bo to też pokazuje, jak kultura jakby wpływa na naszą rzeczywistość. Tak jak w tym filmie pokazuje, jak właśnie social media wpływają na to, jak się zachowujemy i ich brak, jak może wpłynąć na zmiany. Tak tutaj też w zasadzie pokazuje, jak bardzo ważna jest reprezentacja i, i dlaczego warto walczyć, walczyć o takie, takie rzeczy. Także, ja tak. się jeszcze chciałem tylko odnieść do dwóch rzeczy, które powiedziałeś, bo wspomniałeś, że on. Jest bardzo fajnie osadzony w kulturze. Ja jeszcze dodam, że jest w ogóle fajnie osadzony jakby w internecie. Mhm. Jakby jakieś tam nie wiem, pojawiają się odniesienia do, do memów i, i tak dalej. I to też w taki fajny sposób, który widać, że ma, ma coś na celu. A nie tylko puśćmy, przeróbmy sobie mema i, i będzie fajnie. A, a jedna rzecz, jak wspomniałeś o tym, że, że ten film tak. Główna bohaterka pokazuje tą miłość do kina, i, i tak dalej. Ja miałem taką, w pewnym momencie taką myśl, że to, to, to zrobili tacy. Ja miałem wrażenie, jakby to zrobił taki trochę dziwnie to zabrzmi, taki Tarantino animacji. Czyli tak jak na przykład Quentin Tarantino siedział kiedyś w tej wypożyczalni wideo, oglądał te wszystkie filmy klasy B, i potem ten język filmów klasy B przenosi na to kino masowe. To tutaj miałem wrażenie, jakby ktoś oglądał za dzieciaka albo w młodym wieku bardzo dużo wszelakich filmów animowanych, różnych, z różnych wytwórni i, i różnej jakości. I potem język tych animacji przenosił właśnie w takim fajnym, wysokobudżetowym filmie. I ja się naprawdę na tym znakomicie bawiłem. Myślę, że to jest film, do którego z wielką ochotą sobie jeszcze wrócę i to nawet może w, niejakiś, w jakiejś niedalekiej przyszłości. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, koniecznie nadróbcie, zwłaszcza, że jest na Netflixie, więc raczej większość osób Netflixa ma. Ja widziałem film w wersji oryginalnej, językowej i tu jest bardzo dobry, dub, bardzo dobry ten oryginalny dubbing, więc polecam. czy Michał, chyba oglądałeś w dubbingu polskim więc jeżeli chcesz powiedzieć dwa słowa na temat polskiego dubbingu, to, to ja też nie posłucham, ale no z mojej strony oryginalna wersja to jest naprawdę bardzo ciekawa. W zasadzie mogę po prostu powiedzieć, że jest bardzo dobry, tak? Rzeczywiście, jakby dobrze się to, dobrze brzmi, dobrze wybrzmiewa, jakby te głosy są ciekawe, e, pełne emocji i te, te żarty też są, jakby zrozumiałe. E, ja oglądałem to z rodziną i się zaśmiewaliśmy bardzo często, e, więc tak, jakby mam, nie mogę się przyczepić zupełnie do dubbingu, to czuję, że to jest e, dobrze zrobiona robota, bardzo fajnie to, to wybrzmiewa. E, ja zresztą akurat w animacjach lubię dubbing, więc sądzę, że tutaj też dobra dobra robota została wykonana, także ja bardzo zadowolony jestem, że, że mogłem zobaczyć i chyba też, tak jak ty gdzieś też chętnie wrócę i wtedy może właśnie zobaczę w wersji oryginalnej, zwłaszcza, że właśnie ta w szczególności właśnie Olivia Colman mnie, mnie bardzo ciekawi w tej w tej roli dowodzącej buntem maszyn i właśnie tych, tych ich smaczków właśnie tak królowo, więc jestem bardzo ciekawy, jak jak to wybrzmiewa, bo mam wrażenie, że rzeczywiście będzie będzie bardzo, bardzo fajne. I ja jeszcze tylko tak na, na sam koniec. Tutaj jest taki bardzo ładny uśmiech do, jakby do tej naszej kultury yy, mediów społecznościowych i, i tego, jakie media społecznościowe królują aktualnie. Bo jakby jeden z bohaterów filmu, który jest właścicielem wielkiej korporacji, przez którą cały ten bunt ma maszyn się dzieje, nazywa się Mark. Mhm. Więc to jest takie fajne też odniesienie do, do rzeczywistości. No dobra. Ty Julia, masz coś jeszcze do dodania, czy? Nie. To, dobrze. Dyplomatycznie. W takim razie myślę, że to jest... Dajemy do... wielką okej, okejkę. Nawet więcej tak, niż okejkę. Tak, dajemy, dajemy dużą rekomendację dla tego filmu, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście oglądajcie, śmiało możecie oglądać z rodziną. No i co? I na tym chyba przyjdzie nam zakończyć ten odcinek, numer 131. Mamy wielką nadzieję, że teraz będziemy już nagrywać regularnie, ale jako, że Trochę filmów ma się w najbliższym czasie pojawić. Jeszcze wracają kina, więc będzie na pewno sporo okazji, żeby sobie o różnych ciekawych produkcjach porozmawiać. Ja bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za, za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję i Julii Michałowi. No i co, i słyszymy się niebawem. Będziemy mówić też o serialach, o filmach, o czym się da. Mam nadzieję, że. W niedalekiej przyszłości też wszyscy omówimy Kruelle, na którą Michał idzie już w najbliższy piątek. Michał, miłego sensu ci życzę. Dziękuję bardzo. Więc do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.